Kupiłem fidget spinnera za 1000 zł. Ty zgłupiałeś już całkiem. Witam serdecznie, ja jestem Karol i dzisiaj nie wiem, czy mam okulary, chciałem wyglądać troszeczkę bardziej poważnie, ale chyba mi się to nie uda, jeżeli siedzę na krzesełku dla dzieci. Ale dokładnie tak, siema mordeczki, ja jestem Blow i dzisiaj zrobię to, czego jest bardzo dużo w internecie, a mianowicie fidget spinner. Sprawdzimy. Fidget spinnery. Dokładnie tak, mordeczki. Dzisiaj zamówię 3 fidget spinnery na Allegro. Od najtańszego, nie wiem, 10-20 zł po takiego najdroższego, który będzie kosztował 200 zł. Jej, także mój portfel będzie bolał. Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, czym one się różnią. Czym jest w ogóle fidget spinner? Bo pewnie teraz bardzo dużo osób zapyta. Nie no, chyba każdy to wie. Więc fidget spinner to taki... kręciołek. I nie bijcie, wiem, że wszyscy o tym wiedzą, ale może są osoby, które tego nie wiedzą, więc jeżeli ktoś nie wie, to już wie. Ale ogólnie będziecie mogli wygrać takiego fidget spinnera, a nawet 2 takie fidget spinnery po 200, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wystarczy, że zostawicie tutaj kciuka w górę, suba na moim kanale, żebyście byli moimi widzami, ten czerwony magiczny guziczek i komentarz. Nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał wziąć udział w rozdawaniu fidget spinnera, jeżeli tak naprawdę każdy już ma, ale może ktoś będzie chciał fidget spinnera za 200, który nie wiem, czym się charakteryzuje, ale dzisiaj to sprawdzimy. A jak wygrać drugiego fidget spinnera? Zdradzę wam pod koniec z odcinka, ale sposób jest równie prosty jak ten z YouTube'a. Także bierzcie udział, powodzonka. Trzymam kciuki. A jeszcze jedno, wiem, że wszyscy chcą wiedzieć, co tam jest pod tą kieszonką, się kryje, czy Simpson jest nago, czy nie. Także pod koniec odcinka radzę wam to, ale będziecie zdziwieni. Także dobra, teraz wbijam na Lego. Nie mówcie, że mój komputer jest wyłączony. Ja pierdzielę. Proszę nie krzyczeć, że tu są kable. Albo możecie nakrzyczeć na mnie w komentarzach: Karol, posprzątaj ten syf. Prawie jak moja mama, dzięki, może mnie to zmotywuje i wreszcie ogarnę te kable. Bo by się przydało. Serio by się przydało. Dobra, jesteśmy na Allegro i teraz wpisujemy fidget spinner. Okej, już mamy. I uwaga, ile będzie? What the fuck, 6000 ofert? Ja wiedziałem, że teraz spinner fidget jest popularny, ale żeby aż tak, żeby było 6000 ofert sprzedaży. Także dobra, zajebiście. Teraz robimy tak. Trafność, cena od najwyższej. I teraz... co? Fidget spinner za 1000 zł? What the fuck? Za 999 zł? Czy... what the fuck? I wiecie, nic bym do niego nie miał, ale uważnie 32 osoby kupiły 34 sztuki fidget spinnera za 1000 zł? What the fuck? Czy on pierze? Czy... a, dobra, już wiem, o co chodzi, po prostu jest to napisane, że on wykonuje pranie, odkurza i super odstresowuje, więc okej, wszystko rozumiem. A tak poważnie nic takiego nie ma tam napisane, nie rozumiem, nie wiem. Ja bym szczerze tego nie kupił. Także jak będzie 100 tysięcy łapeczek w górę, to kupujemy i testujemy, a później wam rozdaję tego spinner fidgeta. Nie róbcie mi tego, bo moja mama mnie zabije. Kupiłem fidget spinnera za 1000 zł. Co kupiłeś znowu? Fidget spinnera. Za ile złotych? 1000 zł. No taki kręciołek plastikowy, że się kręci. No ten kręciołek plastikowy za 1000 zł, czy ty zgłupia już całkiem? Zgłupiałeś? A czemu, mama, tak na mnie mówisz? No pomyśl, na 1000 zł coś takiego, ten plastik taki? No. Co pochodzi od diabła, ja czytałam? Ale to jest moja, mama, moja nowa pasja. Na czym polega ta pasja, że co z nim? No bierzesz i kręcisz ten kręciołek. Dobra, to nic, to trzymaj się. Także jeżeli byście chcieli to zobaczyć, to zostawiajcie łapki w górę. To zrobimy, chociaż... nie, wydaje mi się, że nie ma nic w tym lepszego. A, jeszcze jedna sprawa, od razu mówię, że ja spinner fidgeta za 200 nigdy bym nie kupił. Kupuję go tylko i wyłącznie ze względu na to, że robię filmik i chcę wam go rozdać. Dlatego szczerze odradzam kupno tak drugiego spinner fidgeta, bo możecie go kupić za 10 zł, więc jeżeli chcecie, to po prostu kupcie za dychę, bo wydaje mi się, że niczym one się nie różnią. Ale to jeszcze dzisiaj sprawdzimy, także lecimy. Dobra, to weźmy takiego za 200. Poza tym weźmy jeszcze może za 50 jakiegoś. I jeszcze jakiegoś taniuszkiego, czy taniuszkiego. No, w porównaniu do tych, co teraz kupujemy, to taniego. Dobra, weźmy tego za 14. Okej, więc wszystko zamówione, zapłacone. Ja pierdzielę, prawie bym rozwalił mój licznik i złoty przycisk. Przepraszam, możecie zostawić suba gdzieś tam. Nie, ale tak poważnie to prawie by było. Także wszystko jest już opłacone. Ja teraz będę czekał na tego fidget spinnera. Mam nadzieję, że jak najszybciej przyjdą. Ogólnie dużo tych zabawek idzie po prostu z Chin. Także mam nadzieję, że na tych aukcjach, gdzie to kupiłem, nic nie będzie szło z Chin, bo będę musiał długo czekać. A zależy mi na czasie, zważywszy, że jestem ciekaw. Także cóż, widzimy się już za kilka dni, a dla was za chwilę. Także boch, boch, elu,
230. Minął tydzień i przyszły do mnie moje zamówione spinner fidgety. Jeden, drugi, trzeci. Ogólnie chyba łatwo stwierdzić, który kosztuje 200 i serio, no po przesyłce to chyba widać. Znaczy, mam nadzieję, że to ten za 200 się nie mylę. Także zaraz to rozpakujemy, ale najpierw potrzebujemy nożyczki unboxingowe. Gdzie one są? Tu? Pierdziele. Oczywiście nic nie może być na miejscu. Tu jest. Okej. Dzięki. A telefon ten działa, czy już nie? Działa, wow. Mamy już nasze żółte, super unboxingowe nożyczki. Mamy moje trzy paczki. Poczekajcie, położę was tutaj. Mam nadzieję, że będzie wam wygodnie. Okej, wygodnie, wygodnie. Także moi drodzy, mam przed sobą trzy paczki. Nie wiem, które... O Jezus. Żyje? Żyje. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie upadniecie, naprawdę zrobię wszystko, żeby tak się nie stało, także teraz rozpakowujemy te paczki. Nie wiem, co jest co i przyznam wam szczerze, byłem bardzo ciekaw i jedną paczkę tą odpakowałem. Przepraszam, naprawdę przepraszam, biję się w pierś, także teraz szybki unboxing. Uwaga, pokażę wam magię. No, więc pierwszy fidget spinner rozpakowany, plastikowy, kolor taki jaki jest, napisałem tam w aukcji. Proszę samemu wybrać kolor, ponieważ mi się nie chce, wybrali taki jakiś różowy, fioletowy. Przepraszam wszystkie dziewczyny znające się na kolorach, jestem chłopak i nie znam się na tym. Ale tak, ogólnie doręczyli mi to w takim opakowaniu, chyba to jest ogólnie podróbka. Na pewno to jest podróbka, bo kosztowało chyba dwie dychy. No i ogólnie pudełko było rozwalone, także czego chcieć więcej. Teraz spinner za 70 zł, więc uwaga, że mam nadzieję, że ten za 70, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Moi drodzy, jest progres, że jest niby original fidget spinner w opakowaniu ładnym w porównaniu do tego, ale... Okej, dobra, myślałem, że nie pasuje, ale pasuje. Ej, to jest naprawdę taki sam spinner? Nie, to jest inny. Powiem wam tak, wygląda o wiele, wiele, wiele solidniej. Fajnie, fajnie. Powiem wam, że widać różnicę między tym a tym, o dziwo. Myślałem, że wiecie, i to plastik, nie będzie widać różnicy, ale widać różnicę i to znaczącą. Ale co się dziwicie, jeżeli to kosztuje, ten fidget spinner kosztuje 10-20 zł, a ten 70. No tutaj za 10 zł to wszędzie zobaczymy różnicę. Okej. Także teraz fidget spinner za 200. Pakowano mi to wszystko bardzo, bardzo elegancko, bardzo mi się podoba. 200 zł w plastiku. Pakowanie jest eleganckie. Zajebisty! Podoba mi się to, że jest jak kosa. O Jezu, jaki ciężki. Ale sam się już kręci. Czekajcie. Powiem wam tak, ciekawie wygląda. Ciekawie, ciekawie wygląda. Kręci się chyba też już dobrze. W porównaniu do tego to na pewno. I teraz pewnie większość na to czeka. A mianowicie sprawdzimy, który będzie najdłużej się kręcił. Jestem cholernie tego ciekaw, także teraz test! Dobra, więc nie wiem jak fidget spinner w konfrontacji z moim robakiem tutaj będzie działał, ale mamy pierwszego fidget spinnera, najtańszego, także odpalę tylko stoper i sprawdzimy, co wygra. Będzie śmiesznie, jeżeli wygra ten na przykład z tymi dwoma pozostałymi, także poczekajcie, stoper i 3, 4. Powiem wam tak, no, dobra, będzie 13 minut, 3 sekund się kręcił. Na Allegro obiecywali, że będzie się godzinę kręcił. Nie no, nie było, że godzinę, ale że minutę, no. Co to jest? Dobrze, więc tego nie polecam. Fidget spinner wydaje mi się, który będzie po prostu kręcił się godzinę. Za czym, czy dobrze mi się wydaje? Czekajcie jeszcze raz. O fuck, ten za 200 już się popsuł. O co chodzi? Dobra, fałszywa alarm, działa wszystko. Okej, nasz zawodnik cały czas się kręci. Już 35 sekund. I chyba się nie zatrzyma na razie. Dobrze, że nie ja to kameruję, także mogę już iść. A tutaj osoba, która kameruje, się tym zajmie, także ja idę, zaraz. Mina mojego kamerzysty idealna. Pierwsza minuta i cały czas się kręci. Dobra, już mógłby się zatrzymać. I bęk, przy 4 minucie się już zatrzymał. Także propsuję, bardzo fajny fidget spinner. A teraz ostatni fidget spinner. Poczekajcie. Nie wiem czemu, ale czuję, że ten za 7 dyszek będzie lepszy od tego za 200. Także za 10 minut zobaczymy. Lipa, po prostu, moi drodzy, to jest lipa. Nie ma co komentować, po prostu zawiodłem się. Nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę jestem zawiedziony. Fidget spinner, który może i wygląda fajnie, kosztował 200,
kręci się krócej od fidget spinnera za 70 zł, także pamiętajcie, cena nie gra roli. Wydaje mi się, że tego fidget spinnera możecie na luzie kupić nawet za 40 zł na tym Allegro, także uważajcie na ceny. Możecie wygrać oczywiście te fidget spinnery, tak jak mówiłem, wystarczy, że zostawicie suba, komentarz i łapę w górę pod tym odcinkiem i bierzecie udział w rozdawaniu. Także trzymam za was kciuki i jeszcze jeden fidget spinner będzie rozdany na Facebooku. Dokładnie tak, ponieważ bardzo często, czy tak naprawdę to zawsze, na moim Facebooku facebook.com/minecraftblow albo po prostu blowek, macie link jeszcze w opisie, albo gdzieś tu wam się teraz wyświetla, o tam pewnie, wrzucam informacje o nowym filmie. I co trzeba zrobić, żeby wygrać fidget spinner? Pod informacją, że wrzuciłem ten film, wystarczy, że udostępnicie na swojej tablicy na Facebooku publicznie i tyle. Także trzymam za was mocno kciuki. Wydaje mi się, że opcja prosta, szczególnie, że no tutaj wydaje mi się, że mniej osób weźmie udział, więc macie większą szansę na wygranie fidget spinnera, także gorąco was zapraszam. Wystarczy, że klikniecie udostępnij i udostępnij i wrzucacie na swojego walla. No, także ja trzymam za was mocno kciuki, dziękuję wam bardzo gorąco za oglądanie i teraz pewnie to na co wszyscy czekali, znaczy nie wydaje mi się, że wszyscy na to czekali, ale miałem wam pokazać, co się kryje pod moją bajerancką koszulką. Raczej pod tą wodą, bo to ma imitować wodę, więc uwaga, uwaga, zaglądamy. To jest tak zajebista koszulka, uwielbiam ją. Także dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Taki chilloutowy, jeśli tak, to trzymajcie łapę w górę i widzimy się już w kolejnych odcinkach. No, ale zrobiłem ten test, trochę boli mnie teraz kieszeń. No ale cóż, to tak wiecie, ze względów naukowych. No, wcale nie chciałem sam się przekonać o tym. Także tyle, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Piona!